MKS Grudziądz przegrywa na własnym boisku z GKS Żukowo. Do samego końca grudziądzcy zawodnicy starali się nadrobić przewagę gości z pierwszej połowy. Druga połowa spotkania agresywna, z dużą ilością widowiskowych potyczek zawodników. Jak mówi trener, w pierwszej połowie spotkania zbyt dużo błędów i zacięta walka w drugiej połowie nie pozwoliła już odrobić strat. Mimo zaciętego meczu jednak przegrana, chociaż trzeba powiedzieć, że walka była do samego końca bardzo emocjonująca. No tylko same emocje były, bo jeżeli o pozostałe elementy gry zespołu, to dawało wiele do życzenia. Zawodnicy źle zagrali całe spotkanie na niskiej skuteczności w obronie, jak i w ataku. I to była główna przyczyna to, że w końcówce zagraliśmy systemem bardziej agresywnym w obronie, każdy swego skutkowało, ale to trzeba rzucać bramki jeszcze. Gdyby może nie ta kara, kto wie, jakby się mecz zakończył? No może ta kara miała wpływ, ale gdyby byli bardziej skuteczni cały mecz, no to nie byłoby takiego cyrku pod koniec spotkania. Jakieś zmiany w przyszłym spotkaniu? Nie, no przede wszystkim musimy udowodnić sobie, na jakim poziomie jesteśmy, i udowodnić zawodnikom, że źle grali, i to przeanalizować na wideo. Także będziemy mieli trochę czasu do przemyślenia i do rozmów na ten temat. Kolejny mecz teraz? Za dwa tygodnie gramy u siebie o godzinie 18 z Alfą Strzelną. Ostateczny wynik 31-32. Goście wygrywają. Zapraszamy do urywków spotkania.